uprzejmie. W sposób szczególny witam naszych gości. Osoby, które urodziły się przed lub podczas II wojny światowej. Witam Państwa. Gminy Przelewice, który zgodził się podjąć patronatem dzisiejszą uroczystość. Witam panią Ewę Kosiorowską-Namę, wicestarostę powiatu pyrzyckiego. I witam pana Mariana Świderskiego wraz z radnymi Rady Gminy Przelewice. Witam pana wicewójta Zbigniewa Kubisza oraz pana Zbigniewa. Bardzo serdecznie witam księdza kanonika Romana Budko, proboszcza parafii Przelewice. Witam członków zarządu Stowarzyszenia Przelewice dla Przyszłości, który jest organem prowadzącym niepublicznej szkoły podstawowej w Przelewicach. Witam wszystkich rodziców, koleżanki, kolegów oraz kochanych uczniów, w szczególności tych najmłodszych pierwszoklasistów oraz nowych uczniów, którzy dołączyli do naszej szkoły w tym roku szkolnym. Witam serdecznie. To rozpoczęcie roku jest szczególne, gdyż niepubliczna szkoła podstawowa w Przelewicach przyłączyła się do akcji Przerwany Marsz. Jest to akcja, dzięki której chcemy oddać hołd i wyrazić szacunek, wdzięczność całemu pokoleniu Polaków, których dzieciństwo przypadło na czas wojny i okropny czas powojenny. Życzę wszystkim grom pedagogicznego, pracownikom usługi, wytrwałości, wyrozumiałości i jak najlepszych wyników. Szanowni Państwo, wiem, że dużo się mówi o naszej szkole. Pani Dyrektor, są to słowa. Wiem, że to może nie jest miejsce na to, żeby powtarzać, ale chcę zapewnić Państwa. Wasza szkoła przez te dwa lata pokazała, że wyniki, które uzyskaliście podczas egzaminów, są naprawdę wyjątkowe, jeżeli patrzycie na całą linię. Jesteście po prostu w tym dobrze. Nie zmieniajcie tego kursu. I powiem, wsparcie gminy w granicach prawa, na które to prawo będzie nam pozwalać, będziemy pani dyrektor tę szkołę wspierać. W pierwszej kolejności zwrócę się do was, dzieci. Cieszę się bardzo, że tutaj was dzisiaj widzę. Myślę, że te najbliższe miesiące będą dla was wielką przygodą. W to nie mam najmniejszej wątpliwości. Poznałam już dość dobrze, jak działa szkoła. Wcześniej dobrze działało gimnazjum. Teraz też bardzo fajnie działa szkoła publiczna. Więc myślę, że bardzo dużo różnych przygód, zarówno tych edukacyjnych, jak i tych innych, czeka na was w tych murach. Korzystajcie z tego. Korzystajcie z tego czasu. Czerpcie jak najwięcej wiedzy. Niech wasze przyjaźnie się tu rozwijają. Pamiętajcie, że te przyjaźnie są na całe życie. Życzę. Pani Dyrektor, Pani Goście, Dzieci Wojny, słowa przed Pani. Jakiego dostaliście cierpienia przez to, że przechodziliście. Droga młodzieży, cóż wy teraz możecie siedzieć w tej sali, tak ładnie ubrani, uczyć się, patrzeć w perspektywę na przyszłość. To właśnie jest to pokolenie przed wami. Patrzy z szczęściem, to są wasi pradziadkowie, dziadkowie, może i nawet rodzice. Dlatego korzystajcie z ich wiedzy, szanujcie, wspierajcie i czyńcie naszą ojczyznę dobrą. Korzystajcie z wiedzy waszych nauczycieli. Władysław Broniewski, magnet na broń. Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, Polskę. Kiedy rzucą przed siebie grom, kiedy runą żelaznym wojskiem. I pod drzwiami staną i nocą kolbami drzwi załą nocą. Ty ze snu podnosząc skroń, stają drzwi. Magnetna broń, trzeba krwi.
są w ojczyźnie rachunki krzyw, obca dłoń ich nie przekreśli, ale krwi nie odmówi nikt, wysączy mi ją z piersi i z pieśni. Służy nieraz smakował gorzko na tej ziemi więzienny chleb, za tę dłoń podniesioną nad Polską, kula w łeb. Ogniom mistrzu i serc i słów, poeto, nie w pieśni troska, dzisiaj wiesz, to strzelecki rów, okrzyk i rozkaz, bagnet na broń, bagnet na broń. A gdyby umierać przyszło, przypomnimy, co rzekł Kambronę i powiemy to samo nad Wisłą. Odkarmili bochne dróg, przymierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc. I poczułeś, jak się wierzy w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze się nie przeżegnałeś ręką. Czy to była kula synku, czy to serce? Do dziś czcimy pamięć wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby nasze pokolenie mogło bawić się, wypoczywać i uczyć się bez obaw o swoje bezpieczeństwo. Wdzięczni za ofiarność naszych przodków powinniśmy wykorzystać każdy dzień, każdą chwilę i godnie wypełniać uczniowskie obowiązki. Dziś dzięki nim możemy wszyscy radośnie zawołać: witaj szkoło! Seniorów Ziemi Przewodniczącej. Chciałbym
chciałbym serdecznie podziękować pani dyrektor za zaproszenie nas na tę uroczystość. Zapewniam panią, że czujemy się z tego powodu o wiele młodsi, o wiele zdrowsi. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, cieszymy się z tego, co pani dyrektor powiedziała, że chce skorzystać z naszych przeżyć, z naszej wiedzy na temat tego, co przeżyliśmy jako ludzie, no już wiekowi. I sądzę, że wielu z nas będzie chciało podzielić się wiedzą na ten temat z młodzieżą. Będzie to inna wiedza, niż wiedza filmowa i telewizyjna. Bo kochani młodzi, jeśli mówimy wojna, słowo wypowiadamy wojna, to przecież nie za bardzo zdajemy sobie z tego sprawę, co to jest. Ale czym się zajmujesz? Słowo wojna. Co to znaczy dla dziecka, dla młodej Boże? A dla nas to jest cała masa przeżyć. Bardzo poważne, trudne, ciężkie. Chcemy dotrzeć właśnie do waszej świadomości, żeby słowo wojna była tylko wypowiadana w aspekcie historycznym i żeby dominował u nas w Polsce, w Europie, na świecie pokój i tylko pokój. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.